Pozwólcie Państwo, że prosto żyjemy przez szacunek dla czasu naszego. Otwieram 23. sesję Narodowej Rady Nowo. Witam serdecznie Państwa Rady. Witam gości zaproszonych na dzisiejsze obrady. W osobach Pana Wójta Sylwestra Dziękiewicza. Witam serdecznie Panią Skarbnik Gminy Majorę Lorenz. Witam między nami Pana Pawła Jakubowskiego, Radnego Rady Powiatu, członka Zarządu Powiatu. Witam Pana Janusza Barskiego, kierownika Zarządu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy, Panią Magdalenę Gosiewicką, dyrektor naszego CKIS-u w Radzanowie. Witam Panią Sołtys, Panów Sołtysów, którzy są obecni na naszym posiedzeniu oraz przedstawiciela prasy Petronius, Pani Sylwia Wiśniewska. Witam serdecznie. Proszę Państwa, otrzymaliśmy zaproszenia na dzisiejszą sesję z proponowanym porządkiem obrad. Stwierdzam kworum na stan 15 radnych. Jest nas 13 osób. 13, tak? To się nie zmieniło. I proszę Państwa, czy ktoś z Państwa w stosunku do proponowanego porządku obrad w zaproszeniach macie Państwo wnioski co do porządku obrad? Czy Państwo chcielibyście coś wnieść jeszcze pod dzisiejsze obrady? Nie widzę, w związku z tym przeczytam porządek obrad, który dzisiaj będzie obowiązywał. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Trzeci, informacja o stanie gotowości w jednostkach OSP. Czwarty, sprawozdanie z międzysesyjnej działalności wójta. Piąty, zapytania i interpelacje. Punkt szósty, dyskusja oraz podjęcie uchwały. I tak pierwszy projekt zmieniającej uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr 15/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo. I kolejny projekt zmieniający uchwałę budżetową Gminy Radzanowo na rok 2016 nr 15/102/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2015 roku. Punkt siódmy, odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Punkt ósmy, wolne wnioski i informacje. Punkt dziewiąty, zamknięcie obrad. W związku z tym, co przeczytałam, punkt pierwszy i drugi uważam za zrealizowany. Otwieram punkt trzeci, informacja o stanie gotowości w jednostkach OSP. Proszę Państwa, Pan Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych, Pan Krzysztof Bijata, z uwagi na to, że jest w niedyspozycji, jeśli chodzi o zdrowie, przedstawił na piśmie stan gotowości w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Radzanowo na 2016 rok. I proszę Państwa, czy wszyscy Państwo macie przed sobą tą informację, którą przedłożył, tak, Pan Krzysztof Bijata za pośrednictwem Pana Kazimierza Gajewskiego. Pan Kazimierz przybył dzisiaj przed sesją tą informację. Czy życzą sobie Państwo, abyśmy przeczytali tą informację? Pan komendant dzwonił do mnie, oczywiście przepraszał z tego tytułu, że nie będzie dzisiaj obecny, natomiast powiedział, że wszelkie wątpliwości, pytania, spostrzeżenia Państwa będą wzięte pod uwagę i ustosunkuje się do nich, odpowie w najbliższym czasie. Chcę tylko może przeczytać tutaj takie ostatnie, bardzo miłe, ciepłe słowa. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Wójcie, w imieniu wszystkich strażaków składam serdeczne podziękowanie Pani Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo, Radnym Gminy, Wójtowi Gminy, Pani Skarbnik, kierownikowi, przepraszam, Zakładu Gospodarczego i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za to, że tworzycie Państwo wzorowy wizerunek naszych OSP,
poprzez należyte wyposażenie w sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste oraz za wzorową współpracę z jednostkami OSP dziękujemy i liczymy, że hojność Rady i Wójta nie będzie miała końca dla dobra mieszkańców gminy Radzanowo, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, komendant gminny Krzysztof Wijata. Jest podpis pana Krzysztofa. Czyli uznaję, że Rada jednogłośnie przyjęła informację, aczkolwiek, tak jak przedmówiłam, wszelkie wątpliwości czy ewentualne spostrzeżenia, bardzo proszę o uwagi, jeśli będą takowe, to na najbliższych sesjach. Zamykam punkt trzeci i otwieram punkt czwarty. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności wójta. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawię teraz sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej, czyli za okres od 23 czerwca bieżącego roku do dnia dzisiejszego. W tym okresie sprawozdawczym uczestniczyłem w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Starym Boryszewie. Bardzo chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować organizatorom, Zarządowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radzanowie oraz gospodarzom Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Boryszewo za bardzo dobre przygotowanie oraz przeprowadzenie zawodów. Gratuluję również wszystkim biorącym udział w zawodach drużynom. Gratuluję dobrej, sportowej i przede wszystkim bezpiecznej rywalizacji, w szczególności gratuluję zwycięzcom konkurencji, tym drużynom, które wygrały, a były to wśród drużyn męskich OSP Juryszewo z bardzo dobrym wynikiem, myślę, że wynikiem na miarę zawodów wojewódzkich. Gratuluję drużynie żeńskiej z OSP Robielino zwycięstwa w tych niedzielnych zawodach. Również gratuluję młodzieżowym drużynom z Rogozina, chłopcom oraz młodzieżowej drużynie dziewcząt z Radzanowa za wygranie tych zawodów w swojej konkurencji. Szanowni Państwo, również w okresie sprawozdawczym uczestniczyłem w Festiwalu Chórów Kantata w Rogozinie. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie pogratulować organizatorom, czyli parafii pod wezwaniem Świętej Faustyny w Rogozinie oraz Szkole Podstawowej imienia Czesława Chińca w Rogozinie. Wspaniałej inicjatywy i tego, że ten festiwal już od 5 lat z dużym powodzeniem wpisał się w kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych na terenie naszej gminy. Również w okresie sprawozdawczym uczestniczyłem w wieczorze sobotkowym w Radzanowie. Jest to już tradycyjny festyn na początek wakacji, realizowany w Radzanowie od wielu lat. Gratuluję organizatorom, czyli Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Radzanowo, wszystkim wolontariuszom, wszystkim sponsorom dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy. Drodzy Państwo, również w okresie sprawozdawczym uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Radzanowie. Również w okresie sprawozdawczym uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami ulicy Wspólnej w Rogozinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym spotkaniu wspólnie z uczestniczącymi w nim mieszkańcami podjęliśmy decyzję o zaetapowaniu prac dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej kolejności, ze względu na duże potrzeby społeczne, opracowany zostanie etap planu obejmujący utworzenie odpowiednich dróg gminy. Również w okresie sprawozdawczym załatwiają sprawy wynikające z bieżącej działalności Urzędu Gminy. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, również w tym okresie sprawozdawczym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciągórku. Zwyciężczynią konkursu została pani Sylwia Witkowska. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie pogratulować wygrania tego konkursu i życzę pani Sylwii sukcesów na tym stanowisku. Również w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się kontrola w Urzędzie Gminy w Radzanowie, prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jest to kontrol planowana, prowadzona w danym samorządzie co 4 lata. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, korzystając z okazji, iż jestem przy głosie, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat
głównego powodu naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Przewodniczącej za zwołanie dzisiejszej sesji. Jest to już 23. sesja Rady Gminy Radzanowo w obecnej kadencji. I w moim przekonaniu jest to równocześnie jedna z najważniejszych sesji tej kadencji. Wprawdzie w programie są przewidziane tylko dwie uchwały, ale są to bardzo ważne uchwały. To, jakie decyzje Państwo jako Rada podejmiecie, będzie miało ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju naszej gminy. Wspomniane przeze mnie uchwały dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację w najbliższych latach dużych inwestycji drogowych. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w grudniu oraz w styczniu tego roku złożyliśmy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach naboru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Był to jeden z pierwszych naborów na wsparcie poprzez dotacje unijne rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich. W ostatnich tygodniach została ogłoszona lista rankingowa złożonych wniosków. Z całego Mazowsza wpłynęło blisko 800 wniosków. Na chwilę obecną dostępny limit środków do rozdysponowania przez województwo mazowieckie dla tego programu wynosi ponad 39 milionów euro. Oznacza to w praktyce, iż duża część złożonych wniosków może nie otrzymać wsparcia. Szanowni Państwo, z opublikowanej listy rankingowej wynika, iż do dofinansowania zakwalifikowany zostanie również wniosek złożony przez naszą gminę. Wniosek obejmujący przebudowę ulicy Osiedlowej w centrum Rogozina, w tym utworzenie nowej nawierzchni asfaltowej, chodniki oraz odwodnienie tej drogi oraz inwestycję obejmującą przebudowę ulicy Begno w Radzanowie na odcinku około 1 km poprzez nową nawierzchnię asfaltową, zajezdnię autobusową przy Zespole Szkół w Radzanowie oraz parking przy boisku. Wstępna szacunkowa wartość tych inwestycji to ponad 1 800 000 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej to blisko 1 200 000 zł. Również do tego programu złożyliśmy kolejny wniosek dotyczący modernizacji drogi w Stróżewku oraz modernizacji drogi gminnej Ciułkowo-Woźniki. I ten wniosek również ma szansę otrzymać dofinansowanie. Natomiast na chwilę obecną nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia w tym przypadku. Natomiast należy już dzisiaj zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie. Ponieważ w najbliższym czasie może dojść do podpisania umów o dofinansowanie, a w momencie podpisania musimy mieć uwzględnione dane zadania właśnie w konstrukcji finansowej. Szanowni Państwo, jeżeli okaże się, że otrzymaliśmy wsparcie na wszystkie cztery inwestycje, to łączna szacunkowa wartość tych zadań wynosi około 4 200 000 zł, z czego pozyskana dotacja może stanowić około 2 700 000 zł. Harmonogram tych przedsięwzięć zakłada, iż zostaną one wykonane w latach 2017-2018. Chciałbym podkreślić, że na powodzenie w tym programie mogą liczyć tylko te drogi, które między innymi bezpośrednio stykają się z obiektami użyteczności publicznej, łączą z drogami wyższego rzędu, bądź też mają zapewnioną odpowiednią liczbę odbiorców, czyli mieszkańców, którzy mogą korzystać właśnie z tej nowej infrastruktury. Szanowni Państwo, te dotacje na modernizację i przebudowę dróg gminnych, które w niedalekiej przyszłości mogą zasilić budżet gminy Radzanowo, to element naszej szerszej strategii. Strategii, jaką wspólnie z Państwem, wspólnie z Radą Gminy przyjęliśmy na początku tej kadencji. A mianowicie za jeden z głównych kierunków rozwoju uznaliśmy wtedy inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Radzanowo. I właśnie ten założony cel staramy się konsekwentnie realizować. Poza dotacjami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o których mówiłem przed chwilą, w tej kadencji udało się nam pozyskać również dotacje z innych źródeł. Między innymi na modernizację drogi w Męczyninie w roku ubiegłym w technologii taniego asfaltu, jak również na modernizację drogi w Juryszewie, którą obecnie wykonujemy również w technologii taniego asfaltu. Zdaję sobie sprawę z tego, że to właśnie rozwój infrastruktury drogowej jest jednym z głównych sfer, na które liczą nasi mieszkańcy. A potrzeby w tej sferze są bardzo duże. Na terenie gminy mamy około 180 km dróg gminnych i wewnętrznych, a większość z nich to drogi nieutwardzone. Dlatego chciałbym zapewnić, że te wyżej wymienione to nie jedyne środki zewnętrzne, jakie pozyskamy w tej kadencji właśnie na modernizację dróg. W najbliższym czasie, w kolejnych latach będziemy aplikować o następne dotacje
dotyczące infrastruktury drogowej. Chciałbym podkreślić, że warunki finansowe naszej gminy pozwalają nam na wykonywanie dużych inwestycji właśnie tylko przy udziale środków zewnętrznych. Wyłącznie ze środków własnych możemy wykonywać tylko małe zadania. Ale tu również staramy się wydatkować te środki na inwestycje właśnie drogowe. W ramach tego w bieżącym roku modernizowaliśmy m.in. ulicę Konopnicką w Radzanowie, zmodernizowaliśmy odcinek drogi gminnej w Nowym Goryszewie, etap pierwszy, zmodernizowaliśmy odcinek drogi gminnej w Dorocinie, etap pierwszy, czy też w najbliższych miesiącach dokonamy modernizacji ulicy Wschodniej w Radzanowie. Również w ramach rozwoju infrastruktury drogowej powołaliśmy przy Zakładzie Gospodarczym w Radzanowie Brygadę do prac drukarskich. Dzięki temu udało się nam zbudować m.in. parking przy przedszkolu w Radzanowie, chodnik w Stróżewku, chodnik pomiędzy ulicą Jasną, Wesołą i Wschodnią w Radzanowie, czy też utwardziliśmy część placu w centrum Rogozina, czy też w miejscowości Woźniki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przyjęcie przedstawionego przeze mnie sprawozdania. Jednocześnie dziękuję bardzo za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę. Dziękuję za wspólne działania na rzecz rozwoju naszej gminy. Podkreślę to jeszcze raz. Liczę na to, że ta dzisiejsza sesja Rady Gminy będzie kolejnym krokiem milowym w realizacji najważniejszych zadań naszego samorządu. A za takie zdecydowanie uznaję rozwój infrastruktury drogowej na tej gminie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa radnych ma może uwagi czy zapytania, spostrzeżenia do przedłożonego sprawozdania pana burmistrza? Bardzo proszę, pan Jacek Krzymański. Pani przewodnicząca, panie wójcie, ja mam takie pytanie, nie pytanie tylko do ostatnich zawodów gminnych. Jako jednostka OSP Jurszewo uzyskała czas na tych zawodach 88,5 sekundy. Proszę państwa, to jest taki czas, który rok temu na zawodach krajowych dawałby tej jednostce trzecie miejsce w Polsce. Nie? Ja wiem, że tu może, jeśli chodzi o sztafetę, była troszkę krótsza, ale znów teren był na tego gość. Do czego zmierzam? Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej nie posiada takiej pompy, która jest potrzebna do tych ćwiczeń. W tym roku jako związek, jako gmina złożyła na dwie pompy na dotacje. To, jak pan wójt na poprzedniej sesji już mówił, dostaliśmy przykładowo tam 1/4. Teraz złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tak? Dobrze mówię. I bardzo bym prosił, że jeśli by była taka okazja i nadarzyła się kupno takiej pompy, to mi się zdaje, że za te wyniki osiągane przez tą jednostkę, tym chłopakom się ta pompa należy do dalszych ćwiczeń i rozsławiania gminy, tak jak i miejscowości Jurszewo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za pana głos i spostrzeżenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w nawiązaniu właśnie do słów pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, warto podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Jurszewie odnosi od wielu, wielu lat sukcesy właśnie na szczeblu gminnym, na szczeblu powiatowym. Brała udział w ostatnich zawodach wojewódzkich. Jeżeli chodzi o kwestię tej motopompy, to wystąpiliśmy już wcześniej do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o dotację. Otrzymaliśmy dotację 25% wartości całego zadania. Również teraz wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie kolejnych procent tego przedsięwzięcia i tutaj możemy otrzymać 50% dotacji, czyli łącznie będziemy mieli 75% dotacji, czyli już ten wkład gminy będzie około 1/4 wartości całego zadania. Myślę, że jeżeli uzyskamy tą dotację, to pozytywnie podejdziemy do tej sprawy, bo uda nam się pozyskać zarówno dla naszej gminy, jak też i dla tej jednostki właśnie nowoczesną motorową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych również jeszcze w odniesieniu do przedłożonego sprawozdania spraw, które pan poruszał, ma jakieś uwagi czy spostrzeżenia? Nie widzę. Proszę o przyjęcie sprawozdania w drodze głosowania przez podniesienie ręki oczywiście jawne. Bardzo proszę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Pana wójta proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Nie widzę. W wyniku głosowania 13 głosów za. Sprawozdanie zostało przyjęte. Tym samym zrealizowaliśmy materiał punktu 4 i otwieram punkt 5. Zapytania i interpelacje. Kto z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Krzysztof Sobczak. Ja bym chciał zapytać, nie wiem, czy pana przewodniczącego, czy pana wójta, jaki jest koszt takiej wodopompy? Dobrze, dziękuję. Państwo pozwolą, że ja też chciałabym zapytać pana wójta, na jakim etapie jest realizacja zadania w ramach prac pielęgnacyjnych w naszym zabytkowym parku w Radzanowie. Zadania, które ma być zrealizowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam punkt 5 i tym samym otwieram punkt 6, dyskusja oraz podjęcie uchwały. I tak, pierwszy z projektów, uchwała nr 23 przez 141/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 5 lipca 2016 roku. Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr 15 przez 101/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo. Na podstawie wymienionych artykułów prawnych Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 15 przez 101/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo, ustęp pierwszy, w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi, w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I jest stosowne objaśnienie. Objaśnienia wartości przyjętych dwukrotnie. Czy Państwo życzą sobie, żebyśmy to przeczytali? Nie ma potrzeby. Tak, proszę Państwa, chcę poinformować, że do dzisiejszej sesji odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i na tym posiedzeniu, prawda, omawialiśmy dość szeroko, w sposób wyczerpujący, uważam, pani skarbnik omówiła proponowane zmiany, wprowadzenie środków, przesunięcia środków finansowych. Pan wójt również dopełnił, prawda, w informacji, w sprawozdaniu. Także, ale czasami nasuwają się jeszcze jakieś spostrzeżenia, jakieś uwagi, zapytania, więc bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos. Jeśli nie ma pytań, proszę Państwa, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści, jaką przedstawiłam, proszę o podniesienie ręki. Pana Ryszarda Źdaka, proszę pana wiceprzewodniczącego o przeliczenie naszych głosów tradycyjnie. Jednogłośnie. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie widzę. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. W związku z powyższym, w wyniku głosowania 13 głosów za, 0 przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących, uchwała została podjęta. I kolejny projekt. Uchwała nr 23 przez 142/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Radzanowo na rok 2016 nr 15 przez 102/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2015 roku. Na podstawie wymienionych artykułów prawnych Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 15 przez 102/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanowo na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany.
Pierwsze, zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 199 zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20 199 zł. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi 26 393 916,64 zł. Dwa, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17 721 zł i zwiększa się o kwotę 20 199 zł, to jest do kwoty 25 531 188,42 zł. Trzy, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2478 zł. To jest do kwoty 862 728,22 zł. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki. Punkt 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pod nazwą dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jazanowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I również jest stosowne uzasadnienie. Zwracam się do Państwa radnych, czy mam przeczytać to uzasadnienie. Projekt również był omawiany na dzisiejszym posiedzeniu wspólnej komisji. Dobrze. Czy są oczywiście stosowne załączniki, o których mowa jest w treści uchwały w postaci tabel przedstawione dotacje celowe, o których mówił również Pan Wójt i z których się bardzo cieszymy, że takowe środki wpłyną do budżetu gminy. Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytania? Nie ma, tak nie widzę. Dobrze, jeśli nie ma wątpliwości, nie ma uwag, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści, jaką przedstawiłam, proszę o podniesienie ręki. Pana Ryszarda Lizjaka poproszę o przeliczenie naszych głosów. Kto z Państwa jest za? 13. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Widzę, kto się wstrzymał od głosu. Również nie widzę. Wyniki głosowania. 13 głosów za, 0 przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, w ten sposób wyczerpaliśmy materiał punktu 6. Otwieram punkt 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Może z tego miejsca zapytam, czy Pan Wójt chce się ustosunkować do podejmowanych tutaj zagadnień. Proszę, oddaję głos. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w związku ze złożonymi interpelacjami chciałbym odpowiedzieć w pierwszej kolejności na tę interpelację pana radnego Krzysztofa Sobczaka. Proszę takiej motopompy na chwilę obecną przy nowych stawkach VAT, bo tam się zmieniło w tym roku, jeżeli chodzi o ten sprzęt strażacki. To koszt jest około 35 tysięcy złotych, z czego 25% dotacji mamy pozyskanej, o kolejne 50% dotacji walczymy. Natomiast jeżeli chodzi o zapytanie pani przewodniczącej dotyczące parku, zabytkowego parku w Razanowie, chciałbym się informować, iż praktycznie od początku tej kadencji prowadzimy etapami dość konsekwentnie prace pielęgnacyjne, prace mające na celu odnowienie terenu parku, czy też tego terenu wokół parku. I tak w roku poprzednim udało nam się właśnie dzięki zaangażowaniu pani przewodniczącej Jolanty Sokackiej pozyskać dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na oczyszczenie stawu w zabytkowym parku. W tym roku udało nam się również uzyskać dotacje z Wojskowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pielęgnację drzewostanu w zabytkowym parku w Radzanowie. W ramach tego zadania około 500 sztuk drzew zostanie podjętych
pielęgnacji, zostaną usunięte posusze, zostaną podwiązane gałęzie w tych miejscach, gdzie jest to konieczne. Ze względu na to, że ten park podlega opiece konserwatorskiej, termin prac został ustalony na czas powakacyjny, czyli na miesiące wrzesień, październik. I tak planujemy to wykonać do końca października, planujemy zakończyć ten etap. Natomiast też chciałbym przypomnieć, że na początku tej kadencji Państwo swoją decyzją zabezpieczyli w budżecie gminy środki na zaprojektowanie zagospodarowania praktycznie całego tego parku w takim wykonaniu poprzez utwardzenie alei, poprzez zaprojektowanie oświetlenia, poprzez zagospodarowanie tego terenu wokół stawów, czy też tego najbliższego terenu parkowego. I na chwilę obecną mamy uzyskane pozwolenie na budowę, na te zadanie. Będziemy starali się w najbliższym czasie również pozyskać jakieś środki zewnętrzne, które pojawią się właśnie na tereny zabytkowe, czy też tereny dotyczące pielęgnacji takich terenów zielonych, ponieważ ten park ma dość szczególną rolę. Z jednej strony no może jest to funkcja estetyczna, funkcja, jeżeli chodzi o odnowienie zabytków, natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że przez ten park prowadzi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych pieszych w Radzanowie, łączący jedną część Radzanowa z drugą częścią i naprawdę warto w najbliższym czasie podjąć się tego zadania, aby ten park odnowić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu Witowi. Zatem zamykam punkt 7 i otwieram punkt 8. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Paweł Jakubowski. Pani przewodnicząca, panie wójcie, wysoka rado, ja tak w tej formie wszystkim podziękować. Chciałbym tu pogratulować jednostce z Juryszewa, już nie mogłem być na tych zawodach ostatnio. Tak wspaniałego wyniku przede wszystkim. No cóż, jednostka Juryszewa myślę, że przejdzie do historii jako drużyna, która osiągnęła najlepsze czasy. Także jeszcze raz kolego Jacku proszę wszystkim pogratulować i podziękować. Na pewno rozsławia to gminę, a na pewno i Boga. To jest jedno. I chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, podziękować panu kierownikowi Zakładu Komunalnego, panu Januszowi Balskiemu. Drodzy Państwo, dziękuję za to, że włożył tyle serca i wkładu i czasu w upiększenie tego naszego boiska w Radzanowie. Naprawdę teraz, jak się przejeżdża i spojrzy się na to boisko, to widać, że jest to gospodarz na tym terenie. Także panie Januszu, ja obserwowałem go. Tyle dni już, tyle ludzi tam, tyle sprzętu naściągali skądś, że naprawdę efekt tego jest znakomity. Gorąco panu dziękuję. W imieniu wszystkich mieszkańców Radzanowa przede wszystkim, jako rodzic. Chciałbym jeszcze przeprosić za nieobecność na ostatniej sesji, ale drodzy Państwo, nie zawsze się tak układa, że mogę być, gdyż odbywają się posiedzenia zarządu. No i w tym czasie akurat, kiedy tu w Radzanowie sesja, no to ja jestem na posiedzeniu zarządu. To zawsze z miłą chęcią przyjdę i wysłucham i odpowiem na każde pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo za głos. Skoro jesteśmy przy właśnie podziękowaniach, to muszę powiedzieć, że zostałam zobowiązana przez mieszkańców Radzanowa do złożenia podziękowań na ręce wszystkich Państwa radnych za włączenie się, wsparcie finansowe wieczoru sobótkowego. Tu zauważana jest nasza praca jako osób, które włączają się poprzez wsparcie finansowe, ale i naszą własną pracę w organizacji różnych, przeróżnych festynów, spotkań w naszych okręgach. Także jest to, proszę Państwa, zauważalne i to jest miłe. Miłe słowa pod adresem Rady za kultywowanie tradycji, właśnie takich ludowych spotkań. Także jest to, uważam, taka miła uwaga, bo nie zawsze takie słyszymy. Natomiast również podziękowanie na ręce pana wójta składają mieszkańcy Radzanowa i tutaj pan Jakubowski powiedział o boisku, a ja zostałam również zobligowana do podziękowań za między innymi, nie wymienię tu wszystkiego, ale mieszkańcy zwracali uwagę na chodniki przy szkolnej, który jest wreszcie zakończony. Dalej, łączący chodnik ulicę Spółdzielczą Kredytową. Zauważono, że zmienia się otoczenie gminy. Podnosi się po prostu estetyka, wygląd.
Tu wielka wdzięczność była, szczególnie panie zwracają uwagę na kwiaty, które dekorują plac przy spiperzu. To też do tej pory było podobno niemożliwe, jednak dla pana wójta było to możliwe. Parking przy przedszkolu, ulicę Konopnicką. Proszę państwa, za moim pośrednictwem po prostu mieszkańcy wyrażają wielką wdzięczność za postawę pana wójta, za angażowanie, za troskę, za to, że potrafi wysłuchać i co było też częstą uwagą, za życzliwość w kontaktach z mieszkańcami. Także proszę przyjąć takie podziękowania i po prostu tak trzymać, panie wójcie. Bardzo prosimy. Natomiast czy jeszcze ktoś z państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Ja może chciałbym. Bardzo proszę, pan wójta. Ja jeszcze mam jedno pismo od mieszkańców. Ja pytanie do pana Barskiego. Kiedy będzie dowieziony tłuczeń do Ciłkówka? To jest drugi etap już. W zeszłym roku była raz dowieziona, a teraz z funduszu sołeckiego to oczywiście. Do końca nie chcę. Ja słyszałam.